bardzo dziękuję za zaproszenie i ten niesłychanie gęsty referat, wystąpienie profesora Krasnodębskiego. Tu nie sposób oczywiście odnieść się do wszystkich elementów zawartych w tym referacie. Ja przygotowałem sobie coś pisemnego, ale oczywiście nie warto zamęczać Państwa w tej chwili czytaniem tego tekstu i postaram się tak spontanicznie skoncentrować w zasadzie na trzech elementach. Na elemencie pierwszym, który wydaje mi się tutaj jakiś najistotniejszy i najważniejszy i najsilniej chyba przez profesora Krasnodębskiego wyartykułowany, to znaczy na tej dość interesującej, ale chyba ciągle nie dość jasnej relacji pomiędzy polityką czy politycznością a demokracją. No bo jeśli dobrze zrozumiałem tezę główną, no to teza główna mniej więcej brzmi tak, że porządek postpolityczny oznacza porządek postdemokratyczny. No ale jeśli tak jest, jeśli postpolityka oznacza postdemokrację, to znaczy, że istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy demokracją a polityką. I ten związek, ta relacja domaga się jakiegoś wyjaśnienia. Kwestia druga, która wydaje mi się tutaj też bardzo mocno postawiona przez profesora, to kwestia demosu, to kwestia podmiotu, to ten związek pomiędzy demokracją a podmiotowością, co jak rozumiem ma nam mocno zasugerować, że demokracja jest takim porządkiem politycznym, który zmierza do upodmiotowienia i nie ma demokracji bez jasno wyartykułowanego podmiotu politycznego, czy jak mówi profesor Krasnodębski, bez suwerenności tego podmiotu, więc warto się pochylić i przez chwilę zastanowić nad tym, czym jest ten podmiot, albo dlaczego te podmioty, które, wybaczcie Państwo za wyrażenie, obecne są na rynku idei, są podmiotami niezadowalającymi. Są podmiotami, z którymi nie możemy związać swoich, nazwijmy to, nadziei politycznych. I trzecia kwestia, która wydaje mi się jakoś tam na końcu została wyartykułowana, no dla mnie w pewnym sensie najbardziej interesująca jako dla filozofa z temperamentu, powiedzmy nawet, a nie mniej z zawodu, to kwestia relacji pomiędzy demokracją a filozofią. Jak dobrze wiemy, ta kwestia prześladuje filozofię od samego początku. I filozofia nie zawsze pozostawała w dobrych relacjach z demokracją, tak bym powiedział. Jeśli w filozofii upatrywaliśmy jakiegoś narzędzia rozumu, to często to narzędzie rozumu było używane dla krytyki demokracji. Więc warto by się zastanowić nad tym, co się takiego stało, że oto nagle mamy na rynku znów idei tylu filozofów, tak, przynajmniej deklarujących się filozofowie, którzy stali się nie tylko orędownikami demokracji, ale nawet radykami demokracji. To znaczy, jak doszło do tego dość dziwnego i zaskakującego być może dla historyków idei, dla historyków filozofii, pojednania filozofii z demokracją. A zatem trzy kwestie. Kwestia pierwsza, polityka, demokracja. Otóż myślę tak, ja bym zaczął od takiego prostego, być może trywialnego, wybaczcie Państwo za ten trywializm, rozróżnienia pojęciowego. Mianowicie wydaje mi się, że pojęcie demokracji, termin demokracja używane jest, w szczególności kiedy używamy tego pojęcia w kontekście liberalnej demokracji, używane jest niejako w dwóch znaczeniach, czy w dwóch takich semantycznych operacjonalizacji. Otóż pierwsze znaczenie jest, nazwijmy to, znaczeniem czysto technicznym. Jest to pewna forma sprawowania władzy. Demokracja jest po prostu pewnym porządkiem politycznym, wymienianym obok innych form ustrojowych. No i cóż, jeśli tak technicznie patrzymy na demokrację jako na formy sprawowania władzy, no to jak rozumiem, podlega ta demokracja ocenom, którym podlegają wszelkie inne formy ustrojowe. I tutaj mamy prawo oceniać demokrację
pod kątem efektywności rządzenia, osobna sprawa, jakie to mają być kryteria owej efektywności, pod względem możliwości sformułowania jakichś ram instytucjonalnych, które pozwoliłyby na wytwarzanie autonomicznych podmiotów owej demokracji. A więc stosujemy te wszystkie kryteria, do których w pewnym sensie jesteśmy przyzwyczajeni, do których przyzwyczaja nas, nazwijmy to umownie, poprawność polityczna. Ale jest inne znaczenie demokracji, do którego wszyscy ci radykałowie wymieniani tutaj przez profesora Krasnodębskiego w szeregu się odwołują i o którym marzą i które, jak rozumiem, jest dla nich wiodące. To jest demokracja rozumiana jako kategoria rozstrzygająca o nie tylko legalności czy legitymizacji władzy, ale o podmiocie, który ma realny wpływ na decyzje podejmowane w sprawach rzeczy publicznej, jakbyśmy powiedzieli. Demokracja rozumiana jako pewna forma uczestnictwa w procesie sprawowania władzy i w szczególności w procesie podejmowania decyzji. Istotne kwestie dotyczące państwa czy wspólnoty politycznej, do której należy. Myślę sobie, że kiedy mówimy, że żyjemy w paradygmacie czy w okresie postdemokratycznym, mówimy jedynie i tylko, że mamy zasadniczy problem z tym drugim rozumieniem demokracji. Że oto czujemy się, czy przynajmniej część z nas czuje się jakoś separowana od polityki. Że nie mamy realnego wpływu na decyzje podejmowane w państwie. A co więcej jeszcze, mentalnie, intelektualnie jesteśmy w zasadzie przyzwyczajeni i bym powiedział tak, wyprofilowani do przyjęcia tej pierwszej definicji demokracji. To znaczy do rozumienia demokracji jako tej owej techniki sprawowania władzy. To rozumienie wydaje mi się tak silnie eksponowane jak gdyby współcześnie, że aż niektórym wydające się za jedyne. W zasadzie zapomnieliśmy o tym, że istnieje znaczenie bardziej pierwotne i być może bardziej wywrotowe. Jeszcze druga kwestia, to znaczy kwestia owej postpolityczności, która kończy się porządkiem postdemokratycznym. Podobnie właśnie, czy analogicznie jak to pojęcie demokracji, o polityce możemy właśnie mówić również niejako w dwóch znaczeniach. To znaczy raz jako o pewnych instytucjach, które regulują, powiedzmy, współżycie międzyludzkie, a raz o polityczności, w znaczeniu takim schmittowskim, jako o tym podstawowym antagonizmie, który jest fundamentalny dla wszystkich relacji niejako międzyludzkich. Jeśli ulegniemy niejako temu pojęciowi, temu rozumieniu polityczności, które proponuje Schmitt, uznajemy w zasadzie, jak rozumiem, relacje władzy, czy relacje dominacji, czy relacje antagonizmu za najbardziej fundamentalne dla ludzkich relacji, dla międzyludzkich relacji. W tym znaczeniu walka o władzę, walka o dominację staje się niejako takim podstawowym wymiarem ludzkiego doświadczenia.
kiedy niektórzy współcześni filozofowie za Agambenem na czele powiadają, że dzisiaj filozofia polityczna urasta do filozofii pierwszej, no to mam wrażenie, że mówią coś takiego. To mówią coś takiego, to znaczy sugerują oni, że najbardziej fundamentalnym, najbardziej źródłowym, najbardziej pierwotnym doświadczeniem ludzkim jest doświadczenie agonizmu i wszelkie próby, o należy od razu dodać, zneutralizowania tego źródłowego antagonizmu w jakąś formę dyskursywnego jedynie agonizmu, no tak jak to się dzieje na przykład z Chantal Mouffe, no jest już pewną formą przekłamania, czy jest już pewną formą no właśnie neutralizacji, wyparcia, czy wersji radykalnej stłumienia albo wykluczenia owej polityczności. Więc jak rozumiem, powrót demokracji w tym źródłowym znaczeniu, rozumiany jako powrót polityczności, miałby się wiązać z powrotem owej zantagonizowanej ludzkości, powrotem owego z takiej antropologii, która wyobraża sobie człowieka jako no, taki podmiot walczący, który, mówiąc językiem niczego, pogardza cnotami pokoju. Tak, z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Kwestia druga dotyczy, jak powiedziałem, demosu, dotyczy tej kwestii podmiotu politycznego, którego chciałbym zczytać w czymś chyba bardzo charakterystycznym dla tego nowego dyskursu politycznego, mianowicie z takim dziwnym zawieszeniem pomiędzy krytyką, radykalną często krytyką liberalizmu politycznego, a takim bym powiedział niepewnością dotyczącą alternatywy. Ta niepewność dotycząca alternatywy no przede wszystkim wiąże się z pamięcią po totalitaryzmie. Przede wszystkim wiąże się z pewnym lękiem, który gdzieś tam podskórnie chyba jest obecny, że odrzucenie liberalizmu politycznego no, będzie się wiązać z powrotem jakichś formacji politycznych, które będą bardziej oparte na ruchu niż na partii czy instytucjach, no, które stanowią trzon nowego politycznego liberalizmu. I otóż tak, jak to widzę? Otóż nie da się ukryć, że podmiot liberalny, używam tego pojęcia od razu, żeby Państwa uspokoić, no, z całym ryzykiem. Tak? Nie będziemy tutaj rekonstruować myśli liberalnej od Loga do Rawlsa, ale no, co by nie powiedzieć, podmiot liberalny jest podmiotem racjonalnym. Tak? To jest podmiot jednak, jeśli nie racjonalny, no to podmiot rozważny, który jest podmiotem raczej wiedzy i refleksji niż podmiotem woli i działania. Takiego skrótu bym użył. Być może za daleko idącego no, możemy na to dyskutować. O tym dyskutować. Profesorze, jakieś 5 minut. Jasne. Tak, no, już szybko będę zmierzał do puenty. No jest to podmiot, który krótko rzecz biorąc jest bardziej podmiotem wiedzy, jak mówię, niż podmiotem woli. Jest to podmiot, który jest gotowy poddać się pewnej organizacji, instytucji, które no, w pewnym sensie podejmują decyzje za niego. To jest podmiot, powiedziałbym, zobowiązań. Tak? To jest podmiot, który poddaje się zobowiązaniom tak daleko idącym, że nawet można by powiedzieć, parafrazując Hobbesa i Foucaulta równocześnie, że jego podmiotowość jest w zasadzie uwarunkowana i całkowicie ufundowana w prawie.
Nie ma podmiotu bez podmiotu, bez bycia podmiotem prawa. No ale jakie są konsekwencje? Pojętej podmiotowości. No, te konsekwencje są takie właśnie, że ten podmiot dla wielu jest mało atrakcyjny. Bo to nie jest podmiot wywrotowy, bo to nie jest podmiot rewolucyjny, bo to nie jest wreszcie podmiot, który byłby podmiotem demokracji bezpośredniej. Tak? To nie jest podmiot, który byłby podmiotem w takim spinozjańsko-niczańskim znaczeniu, gdzie moc nie rozchodzi się z uprawnieniem. Tak? Marzeniem Spinozy i Niczego była taka sytuacja, w której potestas i potencja są jednym. Tak? Podmiot liberalny nie zna takiej sytuacji. Podmiot liberalny to podmiot, w którym te dwa elementy się rozchodzą. Mało tego, jest to podmiot gotowy poddać się niejako werdyktowi wyższych niejako urzędów czy wyższych instytucji. No i cóż, no i kiedy zamarzymy o demokracji w sensie mocnym, w sensie radykalnym, o demokracji bezpośredniej, o demokracji, która byłaby demokracją no właśnie w tym pierwotnym znaczeniu tego słowa, no to oczywiście ten podmiot nie jest podmiotem demokratycznym, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jest to tylko podmiot demokratyczny w tym drugim znaczeniu. No i to tyle na ten. I jeszcze króciutko dosłownie, nie będę przymucał, króciutko na ten punkt ostatni. Filozofia demokracji. Otóż tutaj zastanawiałem się w sposób taki znów nieskończenie naiwny nad tym słowem demokracja przed dzisiejszym spotkaniem, to sobie pomyślałem, że w zasadzie, tak, znam no trzy znaczenia, czy nazwijmy to trzy podejścia filozoficzne do problemu demokracji. Pierwsze to jest takie konserwatywne podejście, ciągnące się od Platona, powiedzmy, do Leo-Strossa, gdzie demokracja jest oczywiście ustrojem krytykowanym i gdzie jedyna demokracja, dopuszczalna demokracja dla filozofa, to jest oczywiście demokracja rozumiana jako pewna forma arystokracji. Demokracja rozumiana jako demokracja radykalna, demokracja, która nie miałaby właśnie jasno sformułowanego, suwerennego podmiotu politycznego, no nie byłaby w ogóle, byłaby absurdalna, tak? Dlatego jest atakowana przez Platona i Strossa podobnie jako rządy przyjemności, tak? Rządy upadku różnicy, dystynkcji. Podmiot demokratyczny jest podmiotem przyjemności, bo imaginuje sobie, że wszystko może chcieć, że nie ma żadnej hierarchii społecznej, że wszyscy są równi. No i to doprowadza go do tych wszystkich reperkusji, które Platon przepisywał, bym powiedział dość wyraźnie. Ale no, musimy pamiętać, powtarzam raz jeszcze, prostą konsekwencją takiego sposobu myślenia jest wykluczenie, to co nazywamy wykluczeniem. Tak rozumiana demokracja rozumiana arystokratycznie, wymaga do wykluczenia. Drugie rozumienie demokracji jest związane z nazwiskiem, moim zdaniem, Machiavellego w szczególności. No to jest demokracja rozumiana jako republika po prostu. Demokracja rozumiana jako pewna forma obywatelstwa, tak? Jako przewaga, nazwijmy tu, cnót republikańskich nad wszystkimi innymi cnotami. Tak? Jako bycie dla rzeczy publicznej. Gdzie bycie demokratą oznacza bycie odważnym, walczącym o dobro publiczne, obywatelem, który w starciu z innymi obywatelami próbuje uczynić coś na rzecz własnej republiki. I to jest no taka demokracja, powiedziałbym, małych wspólnot też. No tutaj właśnie najczęściej jak się to artykułuje, to wskazuje się na oczywiście cud grecki, cud Rzymu,
powiedzmy, kolejny cud, Panie profesorze. Powłoki, prawda? I trzecie znaczenie, które moim zdaniem jest związane z nazwiskiem Spinozy, już tutaj przywoływanego. Moim zdaniem nieprzypadkowo, negli hat, tak, w szczególności, odwołują, to są Spinozjanie, to są współcześni Spinozjanie, najczęściej czytają tego Spinozę przez Deleza, to już mniejsza z tym. I to jest rozumienie demokracji jako, powiedziałbym, zaryzykowałbym w tej chwili taką formułę ustroju najbardziej naturalnego. Demokracja dla Spinozy jest w zasadzie taką wspólnotą międzyludzką, która jest po pierwsze wspólnotą ustrojów autonomicznych, ale równocześnie, pamiętajmy, to wspólnotą organizmów czy podmiotów, których prawo sięga tak dalece, by cytować Spinozę, jak daleko sięga ich moc. Pytanie, które należy sobie tutaj przytomnie postawić, jest takie o to, czy oczekujemy takiej demokracji, czy chcemy takiej demokracji. Bardzo dziękuję.